to Słowianie, głównie katolicy. Mowę mają bliską Polakom. Czy Chorwaci są naszymi braćmi? Poznajmy historię Chorwacji. Setki lat przed Chrystusem skaliste wybrzeża dzisiejszej Dalmacji zamieszkują plemiona iliryjskie. Śródziemie stanowi centrum handlowe i strategiczne, dlatego staje się polem walki o dominację nad światem. Grecy, wyruszając z rodzimego półwyspu, zakładają kolonie na terenach Iliru. Wywołuje to konflikt. Iliryjczycy chcą walczyć, jednak przebiegli Grecy wzywają pomoc. Przybywają wojska z zachodu. Rzymianie, którzy na przestrzeni dwóch kolejnych wieków podbijają Ilirię. Powstaje Ilirykum. Wzniecają się bunty. Rzymianie dzielą region. Powstają dwie prowincje, Panonia i Dalmacja. Powstają miasta na bazie siatki, powstają drogi, rozwija się handel. W Judei wybucha ferment religijny. Przywódca, zwany Mesjaszem, zostaje ukrzyżowany. Nowa filozofia rozprzestrzenia się po imperium. Już około 56 roku naszej ery tereny dzisiejszej Chorwacji kładą się na drodze ekspansji chrześcijaństwa. Dwa wieki później, tu w Salonie, rodzi się Dioklecjan, który w 285 roku zostaje cesarzem rzymskim i dzieli imperium na części. Doprowadza to po latach do rozerwania. Ziemie rozcięte między dwa ośrodki polityczne przyjmują kulturę Zachodu i Konstantynopola. Podział ten jest widoczny do dziś w katolickiej Chorwacji i ortodoksyjnej Serbii. Zachodnie cesarstwo upada. Byłe prowincje zasiedlają barbarzyńcy. Cesarz bizantyjski Justynian jednoczy rozdarte imperium. Wydziera te tereny z rąk najeźdźców. Jednak przychodzi śmierć. Justynian umiera, a Bizancjum się powoli cofa. Nad wybrzeża Adriatyku spadają najazdy barbarzyńców. Awarowie grabią i niszczą. Unicestwiają dawne miasta. Nastaje eksodus. Ludność ucieka. Uchodźcy z Epidauru zakładają Ragusę, jedno z najważniejszych miast handlowych Adriatyku. Dzisiejszy Dubrovnik. Awarowie, grabiąc i niszcząc, docierają pod sam Konstantynopol. Cesarz bizantyjski prawdopodobnie wzywa na pomoc Słowian. Najeźdźcy zostają unicestwieni i zostawiają po sobie bałkańskie powiedzenie: wymrzeć jak awarowie. Pustkę wypełniają Słowianie, wśród nich Chorwaci pochodzący prawdopodobnie z dzisiejszego Iranu, po drodze ze słowiańszczeni. Według Konstantyna VII przybywają z Białej Chorwacji, która pośród hipotez znajdować się miała w dzisiejszej Polsce, w okolicach Krakowa. Do VIII wieku Chorwaci formują banaty, czyli księstwa, którym przewodzi kniaź. Zachodnia część kontynentu jednoczy się pod mieczem frankijskim. Frankowie prowadzą ekspansję i docierają do dzisiejszej Chorwacji. W ogniu dopełniają dzieła chrystianizacji. Między Adriatykiem i Bałtykiem tworzą marchię wojskową. Jedna stanie się dzisiejszą Austrią. Podział cesarstwa sprawia, że Chorwacja za panowania księcia Tomisława wzrasta w siłę wojskową. Walczy z Bułgarami, przymierza się w końcu z Bizancjum i rozszerza terytorium na Bośnię i Dalmację. W 925 wykorzystuje zgodę papieża Jana X i proklamuje niezależne Królestwo Chorwacji. Młode państwo w przeciągu kilku następnych dekad osiąga szczyt swojej potęgi. Jednak elity, szybko osiągając sukces, zdają się go niedoceniać. Potęga rozrzedza się w kłótniach i sporach. Destabilizacja kraju przyciąga sąsiadów. Wenecja i Węgry zaczynają rywalizować na tym terenie. Kraj jest rwany kawałek po kawałku. Największe miasto Dalmacji, Zadar, po drodze do Konstantynopola zostaje złupione przez krzyżowców na żołdzie Wenecjan. Król Węgier zajmuje wyspy dalmackie i zmusza Chorwację do podpisania unii personalnej. Chorwacja w niecałe 200 lat po osiągnięciu statusu królestwa popada w uzależnienie od Węgrów. Od tego momentu przez następne 816 lat, aż do wybuchu I wojny światowej, dzieje Chorwacji splatają się z dziejami Węgier. Przez ziemię te przetaczają się Mongołowie. Wenecjanie ostatecznie zagarniają Zadar, Sibernik i Trogir. Przez następne dekady rządy Wenecji, wyzyskujące kraj ekonomicznie, doprowadzą Chorwację do statusu zbliżonego kolonii. Do początków XV wieku Wenecja opanuje całe południowe wybrzeże Dalmacji, które będzie kontrolować do czasów napoleońskich. Jedyne miasto, które zachowa niezależność, to Republika Ragusy, która przez następne wieki zagrozi handlowo Wenecji. Część Chorwacji związana z Węgrami dzieli ich los.
Ekspresowo rosnące w siłę Imperium Osmańskie pochłania Bałkany i wytrąca z równowagi Madziarów. W 1493 roku, w akcie desperackiej walki, chorwacka szlachta stawia czoła muzułmanom na krwawskim polu i przegrywa. Po bitwie pod Mohaczem i unicestwieniu Węgier jako gracza politycznego, na mocy układu w Wielkim Varadynie, część Chorwacji trafia do Osmanów, a druga część do Austrii, stając się pograniczem, które w katolickiej propagandzie stanie się twierdzą chrześcijaństwa, aż do pokoju karłowickiego będzie granicą wpływów islamu i chrześcijaństwa. Habsburgowie wprowadzają absolutyzm. Austriacy zachęcają migrację serbską i doprowadzają do mieszania się ludności. Szlachta domaga się praw. W 1670 wybucha bunt. Szybko zduszony kosztuje jego przywódców areszt i śmierć. Przesilenie sił na kontynencie oddziałuje na Chorwacji. Zwycięstwo polskiego króla pod Wiedniem i odwrót Osmanów z Europy wprowadza Sławonię i część Dalmacji w skład Austrii. Chorwaci wspierają Marię Teresę, a XVIII wiek przynosi krajowi odrobinę spokoju. W Europie wybucha zawierucha. Ze szczęśliwą gwiazdą podąża Napoleon. Odboje i decyzje polityczne unicestwiają Wenecję i upokarzają Austrię. Chorwaci na południe od Sawy zostają zjednoczeni. Powstają francuskie prowincje iliryjskie. Większość ludzi jest niepiśmienna. To efekt polityki wyzysku. Francuzi budują szkoły, szpitale i kładą nowe drogi. Pomimo to pozostają niepopularni. Napoleon upada, a w 1815 roku Kongres Wiedeński przyznaje tereny chorwackie Austrii. Elity włoskie wracają do władzy, a Chorwaci w części węgierskiej są madziaryzowani. Asymilacja pociąga opór, budzi się świadomość, głosi się odrębność kultury chorwackiej. Węgrzy zwiększają wysiłek asymilacyjny, narzucając swój język. Ludewit Gaj zakłada ruch iliryjski i kodyfikuje język chorwacki. 25 marca 1848 roku Sabor ogłasza żądania ludu i manifestuje dążenia niepodległościowe. Węgrzy chwytają jednak za broń, chcą niepodległości i ogłaszają pretensje do Chorwacji. Chorwaci, przestraszeni, pomagają Austrii. 40-tysięczna armia bierze udział w zajęciu Budapesztu i kapitulacji Węgier. Austriacy odwdzięczają się wzmocnieniem absolutyzmu i usunięciem wicekróla na Chorwacji. Węgry jednak uzyskują autonomię. Powstaje ceka monarchia. Chorwacja i Sławonia wracają pod zarząd Węgier. Chorwatom udaje się wynegocjować nagdobę, umowę nadającą ich ziemi specjalny status w Królestwie Węgier. Następne dekady to dążenie do rozszerzania umowy. Chorwaci chcą Dalmacji. W swoich celach zaczynają też zbliżać się z Serbami. W 1906 roku koalicja chorwacko-serbska wygrywa w lokalnych wyborach. Węgrzy i Austriacy chcą poróżnić ich koalicję, dlatego podkreślają różnorodność dwóch narodów. Jednak narody zwracają się do idei jugosłowiańskiej. Powstaje pomysł Jugosławii, Federacji Południowych Słowian. Pistolet wypala. Strzał oddany przez serbskiego nacjonalistę wywołuje lawinę polityczną. Wybucha wojna światowa. Układ państw na Bałkanach zostaje unicestwiony. Promowana jest idea Królestwa Trzech Państw. W 1917 roku w deklaracji na Korfu podstawy państwa serbsko-chorwackiego stają się faktem. Wojna dobiega końca. Austro-Węgry upadają, a 1 grudnia 1918 roku powstaje niepodległe Królestwo Serbii, Chorwacji i Słowenii. Tak nagle jak idea się realizuje, tak samo nagle pęka. Serbowie chcą Wielkiej Serbii, Chorwaci chcą autonomii. Politykę dominują Serbowie. 6 lutego 1929 roku król państwa ogłasza dyktaturę i zmienia nazwę kraju na Jugosławia. Mnożą się prześladowania Chorwatów. Król zostaje zamordowany. Chorwaci szukają wsparcia u faszystów. Powstaje ruch Ustaszy, wsparty przez Włochy i Niemcy. Wybucha wojna. Po jakimś czasie siły osi kierują się na Jugosławię. 6 kwietnia 1941 roku ofensywa niemiecko-włoska unicestwia Jugosławię. Nastają rządy kolaboracyjne. Faszystowska ideologia opanowuje kraj. Rozpoczyna się ludobójstwo Serbów, Żydów, Cyganów i każdego, kto jest przeciwnikiem Chorwacji. Serbscy partyzanci sieją terror. Chorwaci mają dość. Sprzeciwiają się reżimowi. Powstaje ruch antyfaszystowski. Na czele staje Tito, chorwacki komunista. Niemcy się kurczą. Antyfaszyści wyzwalają kraj. Druga wojna światowa dobiega końca. Powstaje druga Jugosławia, Federacja Socjalistyczna. Komuniści, byli antyfaszyści, wprowadzają metody radzieckie. W 1948 Tito odrzuca dyktat Stalina, a Jugosławia wyłamuje się z bloku stalinowskiego. Po kilku latach wracają napięcia. Twarda ręka Tito jednoczy kraj. Jednak w 1971 roku wybucha chorwacka wiosna. Studenci i intelektualiści domagają się uznania odrębności kraju. Tito, sam z ojca Chorwat, tłumi protesty. Jugosławia zaczyna pękać. Śmierć Tito w 1980 roku odbiera jej sens istnienia. Budzą się nacjonalizmy. Kraj pogrąża się w kryzysie ekonomicznym. Odbywają się wolne wybory. 25 czerwca 1991 roku Chorwacja proklamuje niepodległość.
Dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii w 5 minut. Materiały, które wykorzystujemy przy tworzeniu naszego programu, to materiały autorskie oraz pochodzące z domeny publicznej. Scenariusze bazujemy na źródłach historycznych renomowanych historyków polskich oraz zagranicznych. Jeżeli jest jakiś temat, który chcielibyście lepiej poznać, kontaktujcie się i podsyłacie swoje pomysły, a my postaramy się je zrealizować.